Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Niemal 14 milionów złotych miasto przeznaczyło na zakup energii elektrycznej w 2025 roku. Właśnie otwarto oferty dostawców i okazało się, że największą szansę na kontrakt ma lokalne przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Cena zaoferowana przez Suwalską Ciepłownię nieznacznie przekracza 11,5 miliona złotych. Biorąc pod uwagę wartość kontraktu, o włos PEC pokonuje Veolia, spółkę spoza Suwałk, oferującą tę samą energię drożej o około 120 tysięcy złotych. Spośród trzech oferentów najdroższe dostawy zaproponowała Energa Obrót SA, żądając ponad 12 milionów złotych. Rok temu najtańsza oferta pochodziła od Veolii i obliczona była na blisko 13 milionów, informuje Ratusz. W tamtym przetargu startował również PEC, ale jego oczekiwania okazały się za wysokie, sięgały bowiem niemal 14 milionów. Docelowo miasto ma stać się samowystarczalne energetycznie. Pomóc w tym mają dwa powstające w PEC-u kotły parowe na biomasę i przyszła spalarnia odpadów. Ta ostatnia powstanie olbrzymim nakładem finansowym, ale władze miasta są przekonane, że inwestycja zwróci się w ciągu kilku lat.